Hello, witam Was bardzo serdecznie, wykopki w poszukiwaniu historii. Dziś nie z wykrywaczem, ale idziemy do tej studni, do której miałem iść w tamtym tygodniu, lecz dzisiaj już tam będziemy. Tak więc zapraszam do oglądania. To jest prawdziwa wiosenna pogoda. Zawsze jak idę do jakiejś studni, to musi być tak biało. Daleka droga, trzeba zejść aż tam na sam dół do torowiska. Później pójdziemy torowiskiem jakieś 200-250 metrów. No i dalsza przygoda. No zobaczymy, czy tym torowiskiem jeszcze pójdę, bo za bardzo nie można chodzić. Może przejdę pod torowiskiem, takim tunelem. No już bym musiał tu skręcać, właśnie to robię. No i zimowa aura w tą wiosnę. I taka ciekawostka. Jak tworzę filmy? Jak to przerabiam? Nie przerabiam, nagrywam. Wkładam do programu. On z 10, czy z 12, czy z 30 krótkich filmików tworzy jeden długi film, odcinek i nic przy tym nie grzebie. Dlatego są te filmy takie naturalne, zwykłe, takie dla każdego. No widzę, że to już bagno, bo sypnęło tym śniegiem, bo sypnęło, ale jest mokro. Mokro. Błociście bym powiedział. Jestem ciekawy, co w tej studni będzie. Tu też takie kamulce. Jakiś fundament. Też z czegoś, może z jakiegoś budynku. Coś odkopane, przywiezione, nie wiadomo. Jak widzimy, drzewa się zielenią. Idziemy dalej. Patrzcie, aby kto nie wierzył, że wiosna. Kto nie wierzy, że wiosna, no to widzi. No i zdecydowałem się przejść pod torami, nie nad. No idę właśnie w takim gąszczu. Więc to dobry pomysł. Ale jak niedobry pomysł, to będzie jeszcze lepszy. Pamiętajcie, nie ma złych pomysłów. To była tylko kwestia, że poślizgnę się w nieodpowiednich butach, ale właśnie tam idziemy, w tamtą stronę. Uroki potoków krzywej. No właśnie, torowisko jest u góry. Powiedziałem, że przejdziemy dołem i tak też zrobimy. Wow, ha. Przez takie korytko echo się fajne tu odbije. Tak więc za bardzo tu nic nie widać. Widziałeś tylko drugie takie, no, światełko w terenie. No w terenie, bo jesteśmy w terenie, ale powiem Wam ostatnią wyprawę, gdzie zacząłem i gdzie zakończyłem. Pokażę Wam. Tutaj jesteśmy właśnie w tym miejscu. Patrzcie się, jak salamandra w wodzie. Jest w lodowatej wodzie. I sobie tam pod wodą, nie wiedziałem, że ona też pod wodą. Drzewa jest, bo chodzi. Ha! O! No, tutaj szukałem magnesem w tamtym tygodniu.
a tam zakończyłem i nie doszedłem do... Doszedłem czy doszłem do studni. To było dokładnie tutaj, gdzie był kręcony ostatni odcinek. Nawet powiem wam, nie spodziewałem się, nie wiedziałem, że jest tam tak głęboko. Tutaj. No i tu zakończyłem. Ale dzisiaj idziemy dalej. W stronę starego domu ze starą studnią. Tu każda dziura, wszystko jest zalane wodą. Dosłownie. Panie, może tu jakiś katalizator będzie? Ale to dopiero jak kupię lepszy magnes, no dymowy tak już porządny, to będziemy się w takich bagienkach taplać. Ale idziemy, no chyba w tym kierunku to było, w tym chyba przez to bagno oczywiście, w tamtym. Jakaś rurka na wierzchu, zobaczymy. O. No nie wiadomo z czego to mogło być, no na kół dla baranów ktoś to przerobił, ale kto wie, co to kiedyś było. I jak widzimy, poza tym błotem, no jeszcze nic, ale tam wyłania się opuszczony dom i chodzi o jego studnię. A w tym domu byłem kilka razy, jest oczywiście na moich... Te filmy są oczywiście na moim kanale, ale ja tu teraz źle skręciłem. O, wow. Teraz to mnie zadziwiło. Patrzcie się, idę, aż tam podejdę, bo tam do tego domu nie dojdę, tylko tam muszę przejść. To mnie tak zadziwiło. Chodźcie ze mną, zobaczycie co. Taka trawa, ale widzicie jaka budka strzelnicza tam? Nie wiem czy widać, na pewno będzie widać. Ale patrzcie się. Ha. Takie łodygi. Kurde, mają po 3 metry. Studnia. Niezbadana jeszcze. Tędy chyba tam nie wejdę. Ale spróbuję tak. Od tej strony. A może się uda. No. Nie wiem. Czy to dobry pomysł? No dobra. Przeskoczyłem. Jest, udało się. O, królik, ha, tam spieprzał. Jest. O. Czyżby to jeszcze kule po pociskach pozostawały? O, jest studnia. Tak blisko? Mi się wydawało, że nawet dalej. Ale mamy. Studnia, zobaczymy jak to wygląda. Ciekawie. Powiem wam ciekawie. Tu się rozłożymy. Za ten czas jeszcze wam pokażę troszeczkę wnętrza tego domu.
pokażę wam go z innej perspektywy jak ostatnio, tak od zewnątrz. Fajnie te dachówki tam tylko tak wiszą na włosku, żeby komuś spaść na głowę i go zabić. Ale te ściany to mnie inspirują normalnie. Piękne. Patrz to. Komin przechylony. Ha. A pomyślcie, że 6 lat temu jest taki odcinek wiejski opuszczony dom na moim kanale, który ma chyba 64 tysiące wyświetleń albo i więcej. To normalnie tam się jeszcze dało chodzić po tym budynku, a tam na wprost wysypisko śmieci. Patrzcie się, kubeczek tam w drzewie. Wow. Jeden pokój się zachował, a tu też nie jest studnia. Jakiś klombek. Jeden pokój się zachował, nawet taki w miarę w tym budynku. Ale to bym musiał... O, agresty, widzicie, że tu ktoś ludzie. To jest taki klomb, ktoś ze studni zrobił. Oczywiście z koła ze studni. Agresty już. Kiedyś tu ludzie mieszkali. Wow, tu się nawet... No ten jeden pokój. Jeszcze tam wchodziłem, pamiętam. O, patrz tak, jak to wszystko wisi. Ja bym to tylko ruszył i to spadnie. Tam jest wejście. Nie, że się boję tam wchodzić, ale już tam byłem w takim stanie, jakim on jest. Ewentualnie będziecie chcieli stara walizka. To te pomieszczenie jest takie w miarę. No ale jak tu wszystko widać, nie? To łóżko. To jest takie w miarę bezpieczne. Ale tu u góry już nie. Może dachówka spać w każdej chwili na głowę, ale nie przyszliśmy tu do tego domu akurat, bo ten dom wiele razy jest na moich filmach. Widzicie, że jest podpiwniczony. Jest w nim piwnica. Jak cofniecie parę odcinków dalej, no to będzie odcinek z tego domu. I z tej piwnicy nawet. No zobaczymy jeszcze. Jak nie będzie nic w studni, to może tam podejdziemy, ale teraz zajmiemy się studnią. Czego by tu zacząć? Chyba od szlachetnego napoju. Tak zrobię. Jeszcze myślę właśnie nad tym domem. Nie, że bym się czegoś bał, bo wiecie, że ja się niczego nie boję. Tam na ten stryk to już strach wchodzić. Na tą stronę jedynie jest tamten pokój. Ale wszystko zobaczycie po prostu na moich wcześniejszych filmikach. I dzisiaj tam nie muszę wchodzić, nawet nie mam po co. Ale studnia... No, zobaczymy. Halo! Studnio! Mamy tą kotwiczkę. Jakby na grube fanty. Ta kotwiczka to ma 40 lat. Byłem dzieckiem, pamiętam to. Już była, na chwilę zaginęła, później coś się znalazła. To szunek tak mam za krótki, bo widzę, że ta studnia. To nie tamta. Muszę dowiązać. Muszę kupić właśnie taki magnes dobry. Jakieś 400 chyba trzeba dać. Nie jest jakiś za Allegro. Jak głęboko jeszcze wchodzi.
Głębinowa, nie wiem, tak 9 metrów. Jeszcze. Dobrze, że taka trochę osłonięta jest. Powiem wam. Jest niechytno. Pewnie za słaby. Nie, on jest nawet dobry, jak ktoś będzie większego, to tam złapie, tutaj nie ma problemu. Jakiś kask, hełm, nie? Niemiecki. Patrz, teraz więcej poszedł. O! Dobra, będę tak szperał, bo parę razy porzucam. Mam takie większe gabaryty, powinien być dobry. Takim kiedyś malutkim, tak wiadro wyciągłem, może tamtym. Dobra. Coś puszczo. Coś tam jest, ale... Dobra, popatyczkuję się z nim z pół godziny i co będzie fajnego, to pokażę. Tam mi coś tak chyta, na jakieś, nie wiem, na 8 metrach. Ale to tak jakby może rura z hydroforu. No, co mi się tak wydaje. Przeliczmy w ogóle, ile ta studnia jest metrowa. No liczmy odtąd. Czyli raz, dwa, trzy, 4, 5, no 6, no 6 do 8 metrów. Chyba nic. Ale to właśnie to mi chyto. Coś tam trzymi, ale puszcza ten magnes. Albo teraz idzie. Albo jakieś gałęzie są, wiecie o co chodzi. Dobra, pobawimy się jeszcze chwilę. Te kotwice, właśnie, jeszcze mamy kotwice. Panie Marianie, pan zapomniał? To jest też przydatne. No to odplątać teraz. Kotwice wrzucimy razem z magnesem. Ewidentnie coś tam jest. To się nie zerwie, nie. Chociaż... Nie. Nie powinno. Dobra, ale tu nam tak braknie. Dobra. Spuszczamy z kotwicą. I coś tam jest, no. Musimy to podciągnąć. Dobra, odplączę tutaj. Ten z kotwicą. Coś tam jest, ale nie wiem, czy takiej gałęzie nie zahaczyło. Może jak coś zahaczy, to wam pokażę. Puścimy samą kotwiczkę. Coś tam jest. Coś tam łapał magnes. Albo jest za słaby. Jak kupię ten lepszy, to może coś złapiemy, no. Zobaczymy. Chyba nic tam nie ma, bo ta kotwiczka robi taki sam opór. O. Chcę jej urwać. Ale tam taki sam opór robi, a jak ten magnes. To by się... O coś... Ja ją urwał jakbym tam. Gdzie? Tam coś, kurde, są jakieś... O. Na 6 metrach są jakieś... Kupię jeszcze taki magnes, nie wiem, za 300-400 zł z magnetyczni.pl i to też potestuję, czy tam rzućmy za tą deskę. Ale to tak, no wiecie, no
Teraz kotwiczkę wrzucam tylko. No jest tam głęboko, jest kurde. Dobra, nie. Coś było, nie no, to ciężko no. Magnes jeszcze wrzućmy. Deski tam są, patrzcie jaka bala. Patrz ta. Patrz jaka deska duża, idzie na dno. Łapiemy ją. Deski są z tej studni. Widzicie, to tak mi haczyło. O. Widać je. Aha. No tak, gdzieś musiały wpaść, nie? Jeszcze magnes wrzucimy. A nie wrzucisz pan, jak panu się to poplątało na tamtą stronę. Nawet nie chcę iść na dół. Na deska gwoździe były. No to też było. Przelinkę porządną kupić, to jest śmiech na sali, to co teraz mam. Ale jak się zajmuję wykopkami, to powinno się za wszystko. Mam takie linki, ale powinno się zainwestować. No nie ma nic. Psy jadą. Po mnie. Panie, pan nielegalnie grzebiesz w studni. Dobra. Ale śmierdzi z tej wody pewno. O nie no. Nie ma nic. To te deski właśnie. Te deski mi magnes chytał. Raczej chytał te gwoździe na deskach i się zaczepiał. Jedna wypłynęła. Ocalona od zapomnienia. Dobra. A sprawdźmy jeszcze w ogóle chyta. Jest taki gwóźdź. O, chyta. No jakby coś było, to chyta. Taki gwóźdź chyciło. No. Nawet kurde powiem wam. W miarę. Dobra, a właśnie, czy kotwica chyci? No taką kotwicę byśmy wyłowili, jakby było. Chyciło nawet sporo, no ale jakby tam... No ja domyślę, że nie ma co już tu przychodzić z jakimś lepszym magnesem. Wejdźmy może do tego pomieszczenia takiego, tego centralnego tam w tym domu. Spakujmy sprzęt, jak można to nazwać sprzętem profesjonalnym. I wejdźmy tam. Bo coraz bardziej zaczyna sypać. Trzeba się schronić. Wziąłem jeszcze latarkę, niebezpiecznie, ale tylko do tego jednego pomieszczenia i może do piwnicy. Do tego pomieszczenia. Piwnica, łódu, belką podłożony strop. Piwnica jest tam, pod tą deską, a może tam nie będziemy wchodzić. Tu jest w miarę tak bezpiecznie, powiedziałbym bezpiecznie. Powiem wam jedno, że jak kiedyś znalazłem te obrazy od zapomnienia tutaj, jak jednego wziąłem, to mnie straszyło po nocach, ale przyszłem po tego drugiego, wszystko odpuściło. Dlatego go musiałem, nie dotykaj panie, nic tu. O tutaj, no jedno takie pomieszczenie w miarę. No ale tego na pewno tu ktoś tu był już też. Nie dawałem. Stół rozsunięty. No, wezmę latarkę, włączę. No, powiem wam tak. Wejście donikąd, kiedyś to było wejście do kuchni. Stara szafa,
co po niej pozostało. Jest w miarę zdrowo, ale patrz, ta się tutaj, jak te belki się przesunęły, o ile tamta się przesunęła, bo ta ściana odchodzi. Tak widzimy tutaj. Łóżko małżeńskie. To jest taka laska, jakby to powiedzieć. Nie, myślę, że to drewniane. Panie Marianie, co pan tu mówi? Materiał w GoPro panu się kończy. Jakiś obrazek kiedyś wisiał. Tutaj musiał być. 31%, ale trzeba jeszcze jedną nogą. Jak tu wszystko spadło. Staram się, jak patrzę się, to tak samo staram się operować kamerą. Miałem tu nie wchodzić, ale to jest jedyne takie... Made in China. Czyżby w Chinach są? Jedyne takie pomieszczenie. Warte. O właśnie. O. Dziennik zachodni, cena złoty 60, 7 kwietnia 2006 roku. Może tak, w 2006 jeszcze ktoś tu mieszkał. Tu na pewno był piec z tej strony. Czemu te szafki są tak poprzewracane? One tak nie były. Inaczej. Ała! Przycisku, tu jest pies, komina. Czy miałbyś pies? Tu są tubelki, są w idealnym stanie. Co tu mamy? Taka stara skrzynka. Patrz to. W tej starej skrzynce ktoś pies rozebrał. Kartki puste. Papier fotograficzny. Czyli aż tu nic dziwnego dla mnie nie jest. Tylko jest dziwne, bo to była kuchnia. Jak byłem w tym opuszczonym budynku, to tu się wchodziło do kuchni. Nie była kuchnia. Była. To były pomieszczenia, strych, piwnica. No do piwnicy jeszcze by można byłoby zejść. Nic strasznego, tam szafa rozwalona. I tu wisiał chyba ten święty obraz, którego ocaliłem z zapomnienia. Gdzieś chyba tam na ścianie, bo to był duży. A tu był widać więcej. Tu tak widział jakiś okrągły, widać. Tu wisiał jakiś, ten chyba ten, którego mam na ścianie. I ten. I uwierzcie mi, ten obraz, którego mam u mnie na ścianie, dopominał się tego obrazu. I straszyło w nocy. I jak odrastałem ten obraz, to ten wtedy położyłem tutaj. No i go ostatnio, jakieś może miesiąc temu, zabrałem i przestało straszyć. Ale ten obraz, tam jeszcze też na pewno jakieś były, bo same są takie wieszaczki. Też musiały jakieś być. To jest fajna sceneria. Powiem wam. Tak. Czuję się tu, powiem wam. Właśnie tak. Czuję się, powiem wam, tak tutaj. Jakby to powiedzieć. Jakbym, nie wiem, jakby tam był inny świat, a tu jest jakieś takie skupisko takiego strachu, nie strachu, takiego w zamkniętym, takim małym pomieszczeniu. Wiem, że tam nikogo nie ma, wiem, że tam są drzwi już donikąd, bo ten, a wiem, że tu jest okno. O. Jak Jarek Ogarek. Wiem, że tu jest okno, można sobie otworzyć, zamknąć.
Bez szyb, no ale jest. Ale jest taki niepokój, taki strach. Czegoś tam. Kiedyś tu ludzie żyli, normalnie mieszkali. Może to sobie żytnia wódka bielsko-biała. O, powiem wam takie wytłumaczenie tego wszystkiego. Czuję się, jakbym tu po prostu nie był sam. Po prostu jakbym nie był tu sam, tak się czuję. No, nie wiem czemu. Może tak jest. Może uszanujmy troszeczkę to miejsce. Ale ten okrągły stół tu się fajnie w tą estetykę wpisuje w te wszystko. Lecz już za niedługo tego nie będzie. Przyjdę tu coś za 5 lat i na pewno już tego pomieszczenia nie będzie. Szkoda. Już takie miejsca znikają. A, ktoś tu musiał też mieszkać. Co to tu jest? Deska. No i zakrywa. Jakiś bezdomny na pewno. Fajnie to wszystko wygląda. Ale będzie trzeba kończyć. Jeszcze jedna gazeta jest. Sprawdzimy z którego roku. Ojcze nasz u grobu. No jeszcze tego brakowało. Lepiej się latarka wyłączy. Nowa Albea. Kolejna premiera Fiata. Grande Punto. Fiat Panda. Będzie bardzo wesoło, no. Zaczyna mi lampa migać. Na pewno będzie. I te łoże małżeńskie, na pewno. Kurde, ale tu z tej szafy to tu nie leżało na tej stronie. Nie wiem, czy w tych bokach mogłoby być coś ukryte. Nie wiadomo. Chociaż chyba nie. No i chyba tyle na tyle by było. Żeby zakończyć powoli ten odcinek, miał być studnia, a jeszcze było to co było, bo to już na pewno widzieliście. Bo ten opuszczony budynek, ten opuszczony był już też kręcony parę razy. Tak więc wychodzimy na zewnątrz, chyba że jeszcze tak chcecie zobaczyć piwnicę. No nie wiem, bo tam byłem już, nic ciekawego. Tak jak w mojej piwnicy z opowieści Skrypty. Teraz z tej strony widać tą studnię. Maszynka. No mogło to być tak właśnie jak na tej gazecie. Jeszcze ludzie tu mieszkali w 2006 roku. Radioodbiornik stary. Czy o to mi chodzi? No. Już nie potrzebuję Unitra, Diora, Warszawa, Budapeszt. Może da się coś odebrać, albo i nie.
jakieś drugie takie wyjście, bo główne wyjście było po drugiej stronie. Panie, nie popuszczaj pan. Tu jakaś też stara gazeta. W starych gazetach to kiedyś monety. O, fakt. Patrz to, fakt. No i gazeta codzienna. Wtorek, 25 marca 2008 roku. No tak się przypuszcza, no. Miska stara też tam jest. No i tak. A to tam. A tam co tam jest w tej gazecie? Z tyłu. A nie. Tylko gazeta. Bo tutaj też nie ma nic. Co by tu było? Natura weszła. Patrz, tak, natura. A to co to jest? Taka wstążka. Natura i tak wszystko odzyska, pamiętajcie. Jak się to... Co tam było? Wszystko zlepiło. Masakra. Taka płytka, ktoś przybił. Chyba wilgoć była. Jak się to zrepiło? Tu coś wypalone było też. O, widać jak instalacja cała wyrwana. Kable się już poszły paść. Ktoś wyrwał. Tu było takie drugie wejście. Patrzcie się, jaka klamka starodawna. Już nie potrzebuję po tego. Albo potrzebuję. Jaka starodawna klamka. I tu wszystko to tylko wisi na tej belce. Takie drugie wejście. Tam główne chyba było i tam jest wejście do góry. Ależ tam. I tam jest piwnica zakryta tymi drzwiami, ale ktoś może sobie cofnąć odcinki i może zobaczyć po prostu, jak to wszystko wyglądało. Tu też to wszystko wisi, patrzy się, te dachówki. Oj. Dobiega końca. Miał być ze studnią, troszeczkę z domem, ze studnią. Tak pokręcony odcinek, pomieszany. No i tyle. No i tak, kończymy dzisiejszą wyprawę do studni. Przy okazji po raz kolejny opuszczony budynek w ruinie. Już niedługo go nie będzie. Niedługo. Tak więc dzięki za oglądanie. Pozdrawiam was wszystkich bardzo serdecznie. Tak więc idziemy do domu, do następnej wyprawy.